Wolsztyński Klub Rotary, jak co roku, zorganizował w hotelu Wolsztyn bal charytatywny. Tak jak w poprzednich latach i tym razem postanowiono pomóc wolsztyńskiemu szpitalowi. Szósty charytatywny bal rotariański otworzył tegoroczny prezydent klubu, pan Maciej Wojciechowski. W swym inauguracyjnym przemówieniu zaznaczył, że bal charytatywny na stałe wpisał się w kalendarz rotariański, ciesząc się ogromną popularnością. O prestiżu balu niewątpliwie świadczy obecność znamienitych gości, to znaczy wojewody Wojciecha Woropaja, radnego Sejmiku Wielkopolskiego Stanisława Piosika, burmistrza Jana Słomińskiego oraz przedstawiciela zaprzyjaźnionego klubu rotariańskiego z Kazimierza nad Wisłą Franciszka Kmitę. Wszyscy goście przybyli z małżonkami. Dotychczasowy dochód przeznaczono na zakup sprzętu medycznego dla szpitala, także i pieniądze uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu, loterii i licytacji szóstego balu charytatywnego przeznaczono na ten sam szlachetny cel. Najwięcej emocji wzbudziła licytacja tortów ufundowanych przez pana Jana Kowalskiego, którą tradycyjnie prowadził pan Krzysztof Piotrowski. Z 200 zł cena skoczyła na 2000. Do wspaniałej zabawy niewątpliwie przyczynił się zespół z Jackiem Kotarskim i Wiesławem Przątką. Rozmawiamy z panem Maciejem Wojciechowskim, prezydentem klubu Rotary. Chciałam się pana zapytać, jakie są tradycje klubu Rotary? Historia Rotary liczy się od 1905 roku, kiedy to pierwszy klub Rotary powstał w Chicago. Nasz klub wolsztyński w maju obchodził będzie pięciolecie swojego istnienia. Będą uroczyste obchody, na które przyjadą delegacje klubów z Polski oraz z zagranicy. Aczkolwiek działalność nasza rozpoczęła się 2 lata wcześniej, ponieważ okres przygotowawczy do powstania klubu rotaryńskiego w Olsztynie tyle mniej więcej czasu wynosił. W powstaniu klubu Rotary w Olsztynie pomagali rotarianie z Holandii i z Szwecji. Na czym polega jego całoroczna działalność? Głównie działalność klubu Rotary jest to działalność charytatywna. Niesienie pomocy osobom potrzebującym, osobom słabym. Takie zasadnicze hasło, które towarzyszy nam, rotarianom wolsztyńskim, to zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla szpitala w Olsztynie. Wcześniej przeprowadziliśmy badanie określonej grupy wiekowej dzieci, badanie wzroku. Pomagaliśmy dzieciom w szkole specjalnej. W indywidualnych przypadkach pomagaliśmy studentom wolsztyńskim. Czy Rotary to klub elitarny? Kto może do niego należeć? Są pewne reguły, które rządzą tym klubem. I chociażby taka, która odróżnia nas od innych klubów, to, że do tego klubu nie zapisuje się, tylko jest się zapraszanym. Jest to pierwszy taki warunek. Drugi warunek jest dość wzmożona dyscyplina, jeżeli chodzi o obecność. 4 kolejne nieobecności powodują skreślenie członka klubu. W stosunku rocznym 60% obecności rotarianin musi mieć zaliczonych. Nasz wolsztyński klub liczy 26 członków. Od 3 lat ilość ta ani się nie zwiększyła, ani nie zmniejszyła, co świadczy o dość dobrej stabilizacji tego klubu. Jakie przesłanie towarzyszy temu balowi? Zebranie jak największej ilości środków finansowych, które podobnie jak w latach ubiegłych przekazane zostaną na zakup aparatury medycznej. Środki te pochodzić będą z biletów wstępu, z loterii, z licytacji, a również z marsz za napoje zakupione w Pałacu Hotelu Wolsztyn. Dziękuję. Dziękuję.